Irek, co ty powiedziałeś temu facetowi? Nie, nie, nic nie powiedziałem. A co, tak cię opuścił jak jakaś męska populacja, reszta cała? Tak zniknął. Irek, zamknij się i mów, o czym z nim gadałeś. Ty mam się zamknąć, czy mówisz? Zdecyduj. Nie ogarnię te laski teraz jakieś takie... Przecież widziałam, jak gadasz z tym kolesiem. Ale co ty zmyślasz na poczekaniu? No co nie ty? Kłam, przecież przez to dał jej kosza. No Irek, co ty narobiłeś? Niedobry ty. Oskar, rozmawiałem sobie z panem o kobietach, że są takie interesowne, szukają jelenia, wiesz. A jakie on wnioski wysnuł, to już jego sprawa. No, nie Irek, wiesz co, jesteś wredna, kompletna, ostatnio gniła świnia, nienawidzę cię. I ty będziesz mnie pouczać, jak się zachowywać po rozstaniu. No goń za nią, goń, leć. O, nie. Irek. Czy ty po nocach nie śpisz, tylko planujesz, jak mi uprzykrzyć życie? Jolka, ale gościowi by też nie zależało w ogóle. On się ulotnił po chwili. No, nic by z tego nie było. Widziałaś, że... Ale... wdzięczna powinnaś być. Co ty w ogóle bredzisz, człowieku? Co się to obchodzi? Czy by coś tego było, czy by nic z tego nie było? No obchodzi widocznie. Jezus Maria, Irek, ja... My... Szlak mnie zaraz trafi po prostu. Kocica, dobra, przyznaję się, zachowałem się jak dupek, ale to po prostu mnie szlak jasny trafił, jak widziałem, jak gościu się ślini na ciebie. No, że szlak mnie trafił. Irek, my nie jesteśmy razem, rozumiesz? Ale, kocica, ja sobie tak myślałem, no... Ja nie mogę patrzeć, jak inni faceci się po prostu dostawiają do ciebie. No to co? To mi cholernie zależy na tobie. Cały czas wróć, kurczę, ty wróć do mnie. Mój serialik, łóżeczko, ciepłe przytuleń. Wróć do mnie, proszę. Nie, Irek, przestań. A czy coś się zmieniło z tych naszych wszystkich konkretów, o których rozmawialiśmy? Czy ty jesteś gotowy na to, żeby wziąć ślub, mieć dzieci, założyć rodzinę? Jesteś? Nie. Oczywiście, że nie jesteś. Irek, ja naprawdę dużo, bardzo dużo myślałam po naszym rozstaniu o tym wszystkim i doszłam do wniosku, że ja nie chcę marnować czasu na bycie z kimś, kto nie chce zaangażować się w 100%, rozumiesz? A ty nie chcesz tego, nie chcesz. Kocica, nie to, że ja nie chcę. No Boże, nie chcesz, nie potrafisz, nie umiesz, boisz się odrzucenia, że nie wyjdzie. Nie wiem, cokolwiek. Chodzi o to, że oboje jesteśmy na zupełnie innych etapach, rozumiesz? W dupie mamy etapy, dobrze nam jest ze sobą. Wróć do mnie, wróć do mnie. Kocico, no, ja patrzę na te dłonie, no. Irek, przestań, to, że nam było dobrze, to jest za mało. Rozumiesz, za mało.